Nie mogłeś skontaktować się ze mną za pomocą krótkofalówki? No właśnie nie. Co się dzieje? Dlaczego nic nie widzę? Bo zamazał. Co powiedział autor? Czy zgodził się na... Chyba nie. Ada, gdzie jesteś? Czemu ty się wybrałeś na cmentarz bez Ady? Przecież Ada to jest podwalina normalnie. Bez Ady to ani rusz. Ale ty... Halo? Otrzepać cię z tego śniegu? Oj... Oj... No, kombinuj! No, jeszcze papierosa zapali. To ci agent, nie? Uwielbiam takie postaci, uwielbiam noir. Our beloved A. Baskerville. Tu wszędzie on leży. Bo może go w kawałkach pochowali. Aha. To ten, co na nas czeka. Oj. DiCaprio. Ten będzie rozmowny, nawet chyba za bardzo. Takie mam wrażenie. Boże, jacy wy delikatni jesteście, jak w Człowieku Demolce. No przecież jesteście policjantami, nie przywykliście do przemocy, prawda? Jesteście od Wydziału Kryminalnego, nie przywykliście do zabójstw i jakichś widoków krwi. Po prostu biedni tacy jesteście troszkę. No, jest Murphy. Gdy kradła jakieś stare pomidory i jakieś... Kradła, zbierała! W sumie tę miskę od niego też podniosłam, bo nic nie on z nią nie robił, nie? Tego tu nie było. No co? Przecież ktoś musi mi dotrzymywać towarzystwa. Ja ci nie wystarczam? Tak rzadko mnie odwiedzasz. A, czyli jednak. Serio, on mnie nie widzi? Jaką ty masz kategorię? Do jak dół? Nie powiem co? Jako dowód wiary złożę dziś na tym ołtarzu mego pierworodnego syna. Pogięło cię? A tu co się wydarzyło? Bo patrzyłam na coś innego znowu. Jak zwykle nie napatrzę, nie tam gdzie trzeba. Aha. To się stało, okej, rozumiem. Nie mam pytań. No i on tak jakoś tak milczą, nie? Wszyscy tak cicho, cisi tacy są. Ubodzy i cisi normalnie. Błogosławieni. No właśnie, obejrzeliśmy wszystko, co mamy. Jaki wielki dobytek, nie jest aplikacji, nie masz tutaj? Rozumiem, że jesteś bohaterem, który nie wydala, okej. Okay. Jak Wiedźmin. Tak. Dobra. Jestem spokojna. Teraz już nie. By ogłuszyć. Nie wiem, co tu chwyciłam, ale umarł. Szybki atak. Przytrzymaj lewy przycisk. Przytrzymuję! Prawie by się bronić. Chyba umrę. Wielka Liza, papi, papi! Poczekaj, nie zostawi mnie tu, ja nie umiem wstać. Ja muszę włączyć tę muzykę, bo ja dostanę za chwilę szału. Ja się nie mogę skupić. Ani na tym, co robię, ani na tym, co mówię. O. Jest klimatycznie. Ptaszki świergolą. O. Tak to powinno wyglądać. Cichutko. Bez paniki. Pomocy. Wolę nie wiedzieć, skąd się bierze błoto w toalecie, skoro tu wszędzie jest sucho. Dobra, nie będę tego czytać, bo ty gadasz głupoty. Masz napisie. Oj, kolej, ja mam wywietrznik duży. Musi ci zimą wiać. Dobra, idź do tych prywatnych odwiedzin, tylko nie zrób jakiegoś bachora, bo wiesz, jeden taki jak ty wystarczy. Co tutaj robisz? Przecież jasno dawałem ci do zrozumienia, że gra nie jest jeszcze gotowa. Po co się na Steamie wystawił? No chyba cię... No gdzie? No pewnie, że zauważono Tommy, bo Tommy jest zauważalny. Chyba cię porąbało, wy nie macie gdzie biec? Teraz zauważyłeś... Uczeń misjonarz. I oni sami własnymi siłami... Nie? Przesiedlam po prostu u księży. Uczeń misjonarz. Jestem straszna. Te figurki tu. Uj. Oj. Mam nadzieję, że nie byłeś sentymentalnie związany z tymi figurkami, bo już ich nie ma. Ah.
Mam się tu wszystko zostawić? Bo na okulary zostawia. Kurde, skubana, teraz to. I znowu to. Się przebiera jak na rozdaniu Oscarów. Moja chata jest... O, tu są... Ojejku, co się stało temu kurczaku? Okej, to od piwnicy z Judaszem? I co, zaglądasz? I co, wierzysz w zdrajcy? Nie wiem. W tej chwili ta gra jest zupełnie do niczego. Chcę ją ukończyć. Ja też mam deadline. Ale... Ojeju! Co panu się stało? Co tu dają? Panu się załadowała piguła chyba. Po czym z człowiekiem się dzieją takie rzeczy? To jest opętanie jakieś chyba już. Już? No? Proszę znikać stąd. Szybka erozja. Błyskawiczna erozja, dziękuję. Dlatego tam nie można było wchodzić, tak? To nie tak jak myślisz. A jak? Wytłumacz mi to. Poczekaj, ja mogę tu wskoczyć. A? Patrzaj. Tak będzie. No. No świetnie. Nina najlepsza w tę grę. Najlepsza, najlepsiejsza. O kurde, to już się, to już jest, to już tu zostanie. Są takie śmieci za śmietnikami, że one tam już żyją własnym życiem. Czyli wracam do obozowiska, czyli wy nie macie nic, nie macie też kolegów, więc jest fajnie. Zdemoluj kryjówkę, ale to co mam, jak mam ich zdemolować? Mam im bardziej zdemolować? Mam im umyć ściany, czy jak? To będzie dla nich demolka? Ciebie przeszukam, w sumie nie ma co w czym szukać, ale... Freddy Mercury? Mam jedno oko w swojej łazience, a poranna kawa jest już gotowa do rozstania się z moim ciałem. No, przykro mi. Uff. Na szczęście mam pewien pomysł. Pan Persy? Tutaj wszystko sobie... On tu stoi, po prostu spuścił łomot i komuś i czeka nad zwłokami. W sumie łomot, on go po prostu zabił. Ale jesteś duży! O kurde! Ty zmieniłeś w ogóle wygląd troszkę. No i teraz to się boję. Nie, nie! Nie, o matko, to co ja z tym zrobię? Wiesz co, weź to zagrzeb. Oj. Przepraszam, wiem, że zajęte. Ja tylko podam papier. Żeby, nie wiem, niedźwiedzie tam z dzikami, nie wiem z kim się biją niedźwiedzie, z myśliwymi. Ojej, aż się boję. Co ty chcesz testować? Okej, nie. Jednak nie. Wiesz co? Po prostu mnie wyślij na górę albo na dół, bo to się mija z celem. Jeżeli to będzie test historii, to nie. Hola hola, to nie tak szybko. Najpierw musisz coś zrobić dla mnie. Przecież cię wypuściłam z pierdla. Będą najbardziej piękne, wypolerowane kości. Ten dinozaur byłby dumny, mogąc nosić takie kości, jakie ja mu wypicuję. Grigori na pewno żyje, tylko się zgubił. To bardzo roztrzepany człowiek. W tajdze to pomaga. Żule, widać. Nie tylko drewniane kolana, ale cali z drewna. A, nie stać już mnie. Wydałam kupę kasy w aptece. Jestem normalnie sobą w tej grze. Serio. Nie możesz otwierać siłą wszystkich drzwi, które staną na swojej drodze. Dlaczego? Jest wielka różnica między psuciem rzeczy należących do truposzy, a demolowaniem własności kogoś, kto nie wysionął jeszcze ducha. Pracujemy nad tym. Cicho już! A ty, Tommy, gdzie się szwendasz, kiedy rodzina cię potrzebuje? Po cmentarzu biegał. Poli, potrzebowałem czasu do namysłu. Potrzebujemy drewna! To jest Akropol już po, tak? No. No nie wierzę. No weź, nie wiem, usiąść na tym gaciami zetrzyj, każdy wyciera jak umie. Dobra, zepsułam samochód. Samochód jest... mocno zepsuty teraz. A! Krzesło jest opętane!
Proszę bardzo, egzorcyzm prosty. Robicie krzesło. Fajno. Siedzicie i robicie coś, na czym można usiąść. Czy to złośliwość losu? Czy słaby żart? To dopiero niezręczne. Przez cały ten czas leżała tam ta kartka z kodem? Tak. Kamień całkowicie zniszczył panel i zmiażdżył przyciski. Gdybyś pokazał mi kartkę z kodem wcześniej, nie mielibyśmy teraz tego problemu. Słucham? Daj ludziom znać, że nadszedł czas zapłaty. Najlepiej, gdyby wszyscy pozostali w domach. Dziękujemy za ostrzeżenie, panie Shelby. Zostaw to mnie. Znaczy, jak już mówisz panie, no to proszę zostawić to mnie. No, tak powinno to brzmieć. Ale podziałało. Znikam stąd. Ale poczekaj, niech cię ugaszę. Masz chusteczkę? Bo muszę zetrzeć odciski palców. Jestem skorumpowany gliną, nie wiem czy wiesz, ale... Gdzie mam, co mam znaleźć jeszcze? Mogę ciszę rzucić, zrobić im granat dymny na przykład. Z ciszy, nie? Zły pomysł? Ja na czerniku, ja mam... Pytanie. Nie mam pytania, bo nie mam naczelnika. No przecież utrujemy zwierzę. No zatrutą rybą, no wiesz co? No to jest lepsze niż karmienie zwłokami. John żył, a tu już nie żyje, więc jemu wszystko jedno jest. John i Ada, pójdziecie z poli. Trzeba dostarczyć te raporty Chińczykom i dać im znać, co się dzieje. Mówię, biegły tłumacz. Ostrożnie, Tommy. To wszystko? Cała twoja rada? No shit, Sherlock. Tutaj sobie wejdę tędy i tu jest coś znajdę, jakąś ścierkę. Barman musi mieć ścierkę, no przecież nie czyścił rękawem. Patrz, oni ubili Hellboya. Widziałeś? Hellboya zabili. Słucham. Kiedy ta telewizja będzie otwarta dla nas? Kiedyś na pewno. Jakiś przybliżony termin? Pytaj deweloperów. Co ci tak na dacie zależy? Bo nie widziałem jeszcze ostatniego sezonu zmontowanej Izaury. Na pewno ci oglądałem na bieżąco, a teraz... Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Ten krokodyl zjadł 5 kg takich rybek i nadal czułby się głodny. Musisz wymyślić inne rozwiązanie. Mam takie dosyć makabryczne rozwiązanie. Tego pana możemy mu wrzucić. Co ty na to? Chyba trochę przesadzasz? No, kombinuję jak mogę. Karmienie krokodyla ludzkim mięsem? Pozostałości z Egiptu. Czekaj, Aduś, Adula, kochanie moje, to drogie, no i ukochaj jeszcze, słoneczko to moje zaćmione, no chodź tutaj. Nie dam mu fasulki po brytońsku, bo nie starczy nam pieluch, więc... Dobra, jesteście ze mną? Poczekam trochę, bo mnie tam zgładzą. Ja się was trochę boję. Czy ty masz aluminiowy... Dobra, na głowie. Można porozmawiać nawet, ale zazwyczaj nie wychodzi. Dobra, to ja muszę zrobić? Ale to ktoś tam inny się zajmie, nie? Czy przyjdzie mi tu... Aha! A poczekaj... O, ten nie chce dyskutować. No to sobie poleży. Odpocznie. W kanałach musiało być ciemno, bo najwyraźniej znowu zabłądziłeś. Nie, ja po prostu zwiedzam. Bożenko, naprawdę. Nie, wiesz co, Ada, dłużej trzeba. Trzeba dłużej, bo wiesz co, bo on to jest jednak stary człowiek, a Artur, on długo leje. Co? No długo leje, no. Po prostu, no. Tak to bywa. Kurde, wiedziałam, że nie zdążę. Mówiłam, że on długo leje. Ale nie myślałam, że aż tak długo. Jabłuszka mu zmielimy może. Co? Ile ty masz lat? No właśnie, jeszcze nie mówisz. Idę. No, słucham. Kawał dobrej roboty. No, już mówiłeś. Ja mu się tak przypominam Alzheimera chyba. Mała uwaga. Ja bym w karty pograła chętnie. Jak pograć w karty z wami?
No błagam, poker to jedyna gra w karty, którą znam. Chcę jej spróbować. Ty sprowadziłeś tę istotę do naszego świata. Teraz pomożesz nam ją usunąć. Aha. Ruszaj, musimy dostać się do szpitala. Aha. Nie mamy więcej czasu do stracenia. Aha. Skoro tak twierdzisz, to ja sobie jeszcze tu poklikam. Aha, i Johna to wpuścisz, tylko John troszkę sfailował. Zdążyłeś, kocham cię, wyjdź za mnie. Pranie by trzeba zrobić chyba, nie? Czy coś ten deseń, czy ty robisz pranie, jak ono samo dojdzie do pralki? Też jest taka opcja. Tak jak Pan Jezus powiedział. No on chyba nic nie mówił o laniu się. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ksiądz jest pasterzem moim. Mogę go przeszukać teraz? Tak trochę głupio za człowieka się zasadzić i go macać, nie? Też mnie zamknął. Będzie otwarty świat RPG. O, jasne. Survival może. Myślałem też o grafice 3D. Jest przereklamowana. Na pewno dodam jakieś zombie. O, super, nie mogę się doczekać. Losowo generowane poziomy, rozbudowany system craftingu. Czyli survival. Czyli oklepany. Jeszcze Battle Royale, zapomniałeś. Teraz jest beznadziejnie, jednak... No chyba ci porąbało. Należał do niego? Ważne, że ona tak pomyśli. Wszędzie policja. Nie będą ci sprawiali żadnego kłopotu. Idź już, zanim zrobi się późno. Ale on jest kochany. Taki manipulant. Mają jeden wzór drzwi, wszystkie z Judaszem. Tak w szafie mieć takie drzwi z Judaszem to fajny pomysł, bo po prostu sobie najpierw zajrzę, czy ubrania równo stoją, czy się nie gniotą przypadkiem. Wtedy dopiero tworzę, że no, jesteście gotowe, mogę was zakładać. Że trafiłeś tu przez przypadek, ale to twój szczęśliwy wieczór. No, zaskocz mnie. Nie wiadomo, co się stało z naszym klerykiem. Więc będziesz musiał go zastąpić. No i mnie zaskoczyłeś. Spraw. No właśnie nie wiem, co w kracie. Wygonił mnie. Czy nie? Tu. Wow. Dlaczego ciągle tutaj jesteś? Bo kupiłam tę grę i nie mam zamiaru tak ją rzucić po prostu. Czego nie rozumiesz? Nie Ada, Artur! Może czemu mi myli mi klawisze po prostu? Bez sensu. Może jednak. Łyżką? Jakoś się nie włamywałam do sejfu nigdy, nie wiem jak się włamuje może łyżką. Też się da. To też jest szatanistyczne? To ja u co drugiego youtubera to widzę. I tu mamy przeciwgorączkowe. Zdolność myślenia. Jak mi zdolność myślenia? A ty mogę stracić zdolność myślenia? To. Być. Okej, okay. Nie wierzę. Gra w grze, o grze w grze? Srebro. Ale ile mi zabrakło? No 8 sekund mi zabrakło! 8 sekund naprawdę! 8 sekund do złotego! Kurde, ale to było naprawdę... Miałabym złote, gdybym... Ale jakim cudem mi to... Obrażam się trochę. Tworzyłem klawicę telekinezy. No może nawet teraz, nie? Może nas będzie stać. Czekaj, to. Rękawica, wytwórz. Ciach, wytworzono. Oko zarąbista z joystickiem. Teraz program szaleje po nim bez żadnej kontroli. Trzeba było kooperować. No, taki dzieciak trochę jest, ale taki fajny dzieciak. Fajnie się zapowiadający. Piroman. Słuchaj, tu jest mysz. Ja potrzebuję tej myszy. Na miarę możliwości martwej. Co ty na to? Chyba, że on nie umie się bić. A no tak, pewnie, bo to mi to tylko czyimiś rękami umi. Pewnie, oczywiście, to mi, wiesz, co trochę godności w tym wszystkim. Mówiłem ci przecież, że projekt nie jest gotowy. Był na Steamie, nie był Early Access, nie ściemniaj. Razem z wujkiem Johnem. Dobra, chodź, pójdziesz razem z wujkiem Johnem, chodź. Zobacz. Wujek nauczy cię gangsterki. Młody, co ty wiesz o życiu? Szperając w kodzie, znalazłem ukrytą opcję. Daj mi chwilkę, spróbuję ją włączyć. Bądź gotowy za... 3... 2... Na co? 1... Dzięki.
Zawsze mogę na ciebie liczyć.